Dobra. Włączamy nagrywanie dla tych, którzy dzisiaj nie mogą z nami być. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Pamiętacie, że kiedy ostatnio robiliśmy ćwiczenia, to zwróciliśmy naszą uwagę na czasowniki, które kończyły się w infinitywie, czyli w bezokoliczniku, na -ąć, czyli na przykład zdjąć, zacząć, prawda? I mówiliśmy, że te formy, bo kiedy robiliśmy ćwiczenia, okazało się, że jest to dla Was trudne, dziwnie wyglądają, to znaczy dziwnie. Już zaraz wyświetlę materiał. Chodziło o to, że mówimy na przykład w trzeciej osobie liczby pojedynczej, co on robi. On zaczął, zdjął i tam wyraźnie Polacy wymawiają to oł na końcu, czyli o. Eł, prawda? A tam piszemy jednak to a z ogonkiem, czyli nasze polskie o nosowe. I mówiliśmy też, że formy zmieniają się w zależności od żeńskiego i męskiego rodzaju. Czyli na przykład on zaczął, ale ona zaczęła. Dlatego przygotowałam dla Państwa kilka takich podstawowych informacji o tych czasownikach, żebyśmy sobie troszeczkę to dopracowali, bo widziałam, że jednak to sprawia kłopot. Już udostępniam ekran. Tak naprawdę, jeżeli szuka się informacji, to niewiele jest o nich informacji. Ale zwróćcie uwagę. Ja widać już, tak, materiał? Tak. Okay. Ja tutaj wypisałam kilka takich, które przyszły mi do głowy. Zdjąć, zgiąć, zapiąć, krzyknąć, wziąć, trzasnąć, ziewnąć, klęknąć, stanąć, pragnąć. Czy wszystkie te czasowniki znacie, czy któreś słowo trzeba wytłumaczyć? Zacznijmy od tego. Co można zdjąć? Foto. A Zdjąć. o fotografii nie bardzo. W języku polskim nie. No właśnie, z języka rosyjskiego jest odpowiednie słowo snimać, tak? Zdjąć, snimać. Owszem, możemy powiedzieć, że na przykład fotograf zdjął, no jest od tego tak zwanego ujęcia. Ale jest to takie trochę profesjonalne, a nieużywane po prostu w popularnej wymowie. Zdjąć to można na przykład ubranie ze siebie, tak? Zdjąć książkę z półki. W ten sposób. Zgiąć, czyli na przykład biorę kartkę papieru i zginam ją na połowę, tak? Zapiąć. Co możemy zapiąć? Zapiąć. Zamek. Zastygnąć Zamek, zamok. tak? Guziki przy bluzce, torebkę można zapiąć, portfel, krzyknąć. To chyba rozumiemy słowo. Jeżeli podniesiemy głos, tak? Krzykniemy na przykład na dziecko. Wziąć. Wziąć. To rozumiemy. Trzasnąć na przykład drzwiami mocno, tak? Jak się zdenerwujemy, stresujemy, trzaśniemy drzwiami. Ziewnąć, czyli spać nam się chce. Klęknąć, no to Też na kolana. można w kościele, można jak jakiś sport uprawiamy, klęknąć na kolano, tak. Stanąć, no to wiemy, że to chodzi o pozycję pionową, tak, że człowiek wstał na przykład, stanąć. Stanęłam w kolejce na przykład, powiem, do sklepu. Pragnąć, czyli żełać, tak? Nie, żełać to jest życzyć, przepraszam, pragnąć. Pragnę tak, ukraińską. O, po ukraińsku tak. Zwróćcie uwagę, czym się charakteryzują te słowa. Specjalnie je tu na początku napisałam. Owszem, w tym infinitywie, czyli w bezokoliczniku, kończą się na dwie literki. To a z ogonkiem, czyli on, i cy z kreseczką, czyli ci. Ąć. Popatrzcie na nie. Dlaczego? Część z nich zaczyna się na z. Owszem, bo niektórzy tak zwracają uwagę, że wyglądają jakby były z prefiksami niektóre, ale nie są.
Nie ma tu prefiksów, ale jest to związane z aspektem dokonanym i niedokonanym, czyli zawieszenny i niesawieszenny wid. One są dokonane. Chociażby ten, no właśnie, wszystkie są dokonane. Kiedy używamy ich konkretnie, odmieniamy przez osobę, formy osobowe robimy, to mówimy już w zasadzie, co zrobiliśmy. Prawda? Czyli czynność zakończona. Zdjęłam na przykład z półki książkę, wzięłam do ręki, czyli już zakończyłam pewną czynność. Nawet ten niesawierszenny wid trochę to inaczej brzmi, bo jeżeli niektórych czasowników, no bo mamy zdejmować, zdjąć, zgiąć, zginać. Zobaczcie, to będą zupełnie, będą pary, oczywiście pod względem aspektu, ale mało używamy takich słów. Ja wiem, że obcokrajowcy używają takich słów jak najmniej, bo sprawiają kłopot, jak ich użyć w konstrukcji zdania i jak poprawnie wypowiedzieć. No więc teraz tak, zobaczmy sobie, jak to się odmienia. Dlaczego? Dlatego, że to jest dokonany, więc on brzmi od razu jak w czasie przeszłym, bo to jest czynność zakończona. Pamiętamy, że czas przeszły w języku polskim jest trochę jakby bardziej złożony. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy i zakończenia inne, i jeszcze rozróżniamy formę żeńską i męską. W teraźniejszym, czyli w nastajaszczym, nie ma tego. Owszem, jest forma męska i żeńska, i mówię na przykład, czytam teraz książkę, ty czytasz, czytamy, nie ma żadnej, zobaczcie, przez formy żeńskie i męskie nie ma, prawda? Ale jeżeli powiem w przeszłym, to mam, czytałam, czytałem. To już się różni. I w czasie przyszłym też używamy tego niedokonanego jednak, bo mówimy, ja mogę, ja będę czytać, tak? Będę pisać, ale pamiętacie, używamy też tego drugiego, będę czytała, będę pisała, czyli też sięgamy jakby tak troszeczkę po pomoc do czasu przeszłego. Więc myślę, że te podstawowe zakończenia czasu przeszłego to wyznacie. Także mamy końcówki typowe z czasu przeszłego. Ale przed tym łam, łem, liśmy, łyśmy, będziemy mieli zawsze literkę, głoskę z ogonkiem, tą nosową. I teraz tak, jak to tutaj dojść z tym do trochę norm i prawideł? Jeżeli mówi kobieta, będzie literka E. Na przykład ja wzięłam, zapięłam, stanęłam. Ja się staram teraz bardzo wyraźnie wymówić to E czy O, ale wiecie, że to się tak w pełnej mowie, na rozmowie w zasadzie, to czasami nie ma, no bo mówimy wzięłam, zapięłam, stanęłam. Też nie słychać tego ogonka, tej nosowości. Tylko E. Aha. No i właśnie w tej męskiej formie też nie ma. A najbardziej w tym wygłosie, w wypowiedzeniu zanika to w trzeciej osobie, kiedy mówimy on wziął, zapiął, stanął na przykład. Wyraźnie O usłychać. Jeszcze w tych pierwszej, drugiej osobie to tak jakoś bardziej nosowo troszkę brzmi. Mężczyzna powie wziąłem, zapiąłem, stanąłem. Ale kiedy szybko mówimy, też słyszymy tylko ołem. Druga osoba, ty. Kobieta powie wzięłaś, czyli trzymamy się reguły, że jest e z ogonkiem. Zapięłaś, stanęłaś. Tego e prawie nie wymawiamy, ale musimy pamiętać, że jest to e jednak. I ogonek. Mężczyzna powie, ty wziąłeś, zapiąłeś, stanąłeś. Jak się staram, to wymawiam to nosowe on.
ale bardzo rzadko je słyszymy w rozmowie, kiedy rozmawiamy z kimś. Ona wzięła, zapięła, stanęła. Tu już prawie nie mówię tego z ogonkiem, prawda? Wzięła, zapięła, stanęła. To tylko w naszych myślach musi zostać, że w tym bezokoliczniku, czyli infinitywie, było to ąć na końcu. No wziąć, słychać. On wziął, zapiął, stanął. Tu się nawet nie da tego on wymówić. Ale trzeba zapamiętać, że tak piszemy. I teraz tak. W liczbie mnogiej to już będzie wszędzie ę, czyli to e z ogonkiem. Tylko będą nam się zmieniać oczywiście te sylaby w środku. Łyśmy, liśmy, prawda? Bo musicie pamiętać, że tak jak w języku rosyjskim czy ukraińskim jest tylko to li, tak tutaj u nas rozróżniamy formę żeńską i męską. Czyli kobiety powiedzą wzięłyśmy, zapięłyśmy, stanęłyśmy. Mężczyźni wzięliśmy, zapięliśmy, stanęliśmy. Tylko to ly i ły będzie różnicą praktycznie. Ły, li. Ten słog, sylaba. To samo będzie z osobą wy. Kobiety powiedzą wzięłyście, zapięłyście, stanęłyście. Tu się nie da tego ę praktycznie przeczytać i wymówić. Wzięliście, mężczyźni powiedzą, zapięliście, stanęliście. I zobaczcie, oni, one. Wiadomo, że to rozdzielimy. One wzięły, zapięły, stanęły. Lekko słychać, tak by te nosowe ę, ale tylko lekko. Wzięły, zapięły, stanęły. Kiedy szybciej mówimy, nie ma tego. Oni wzięli, zapięli, stanęli. Najmniej to słychać, prawda, kiedy mówimy, co on robi. Wziął, zapiął, stanął. To o bezpośrednio. Czyli po prostu w słowach tego typu, czasownikach, kiedy je odmieniamy, musimy pamiętać, że kiedy mówi mężczyzna, zostaje to ąć z końca, czyli to on. Wziąłeś, wziąłem, wziął. Kiedy kobieta będzie ę, zamieni nam się literka. I we formach liczby mnogiej też ę. Jeżeli postaramy się to zapamiętać, nie powinno być tak dużego kłopotu. Czyli teraz na przykład, jeżeli mamy słowo ziewnąć, to co ja zrobiłem, albo co ja zrobiłam? Ziewnąłam. A kobieta co ma mieć? Ziewnąłam. No właśnie, to tylko mężczyzna ma mieć a z ogonkiem, pamiętajmy. A, Liczba mnoga, ziewniałam. tak, kobieta i liczba mnoga, ę. Czyli ziewnęłam, tak, ziewnęłam. Ziewnęłam. Czasnęłam, prawda? Krzyknęłam. Czy też pragnęłam. A mężczyzna jak powie, który z panów nam tutaj pomoże? Ziewnęłem. Nie ę, tylko o, Ziewnąłem. ziewnąłem. A, ziewnąłem, Tak, tak. ziewnąłem. Ziewnąłem, trzesnąłem, krzyknąłem, Ołem, krzyknąłem tak? i pragnąłem. O, właśnie. To nie jest proste. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wam to jest też trudno wymówić, prawda? Te Tak. zakończenia. Słuchajcie, te czasowniki bez oszukiwania sprawiają kłopot dzieciom polskim też. Może nie tyle odmiana, bo są przyzwyczajone, że się ich używa w mowie po prostu. Znaczy w mowie, tak, typowo w mowie, czyli w języku mówionym, ale sprawia kłopot w pisaniu. Dzieci piszą o, tak jak słyszą. Dlatego trudno się dziwić obcokrajowcom. Czyli jak teraz będziemy pamiętać, że to o,
ale a z ogonkiem piszemy, jest przyjęte tylko dla mężczyzn, to jak będzie ty, to jak powiemy, mężczyźni, nasi panowie, jak powiedzą ty? Mamy tutaj taką formę. Ty wziąłeś, zapiąłeś, stanąłeś. Czyli teraz Zjewnąłż, ty bój zjewnąłż, łeś, łeś. łeś, trzesnąłeś, krzyknąłeś i pragnąłeś. O, właśnie. A A u panie żeńszczyzn jak? budzi. Tak, ale może panie jeszcze, jak nam powiedzą? Ty, co zrobiłaś? Ziewnęłam, Łaś, łaś, łaś. ziewnęłaś, trzasnęłaś, krzyknęłaś i pragnęłaś. No właśnie. Czyli on co zrobił? Panowie? Ziewnął. Ziewnął, Tak. trasznął, krzyknął i pragnął. A ona, panie moje? Ziewnęła, trzasnęła, krzyknęła, pragnęła. Właśnie. I teraz my, to też różnica, prawda? Kobiety powiedzą, ale zobaczcie, już ę będzie wszędzie. Tylko to będzie, u kobiet będzie łyśmy zakończenie, a A u u mężczyzn mężczyzn liśmy. liśmy. Czyli tak, kobiety powiedzą my, co zrobiłyśmy. Ziewny liśmy, łyśmy. Łysz, łyśmy. Ziewnęłyśmy. Tak. Rządznęłyśmy. Trzasnę, trudne słowo. Trzasnąć drzwiami to trudno. Trzasnęłyśmy. Myśmy Nę. krzyknęłyśmy, Tak. pragnęłyśmy. No właśnie. I panowie powiedzą. Ziewne, u Byliśmy. liszmy, liszmy, trasznęł liszmy, krzyknęł liszmy i pragnęł liszmy, O właśnie, liszmy. tak piszemy, ale tego ę, kiedy wymawiamy, prawie nie słychać. Trzasnęliśmy, prawda? Tak, Tak, trasnęł liszmy. trzasnęliśmy. I zobaczcie, mamy wy. Krzyknęliście, prawda? Wy trzasnęliście, pragnęliście, ale kobiety ziewnęłyście, krzyknęłyście, pragnęłyście. I teraz co? Oni i one. Czyli panowie powiedzą jak? Oni. Panowie, to były zjewnęli, Tak, jak po rosyjsku zakończenie z ukraińskiego. trzasnęli, krzyknęli i pragnęli. Może się pan tak bardzo nie starać wymawiać tego ę. Dlatego mówię, Tak, tak. Polacy też tak nie mówią. Kiedy ja coś czytam wyraźnie, czy dyktuję dyktando, staram się. Ale mówię, w normalnej Prawda. rozmowie to te e tylko słychać. A kobiety powiedzą jak? One? Ły. Ły. W końcu musi być słychać wyraźnie to e, ły. Prawda? U kobiet trzasnęły, krzyknęły. Szeknęły i pragnęły. O właśnie. Czyli widzicie. Czyli jeżeli teraz chcielibyśmy zrobić sobie kilka ćwiczeń, żeby zobaczyć, czy dajemy radę, to pamiętamy regułę. Mężczyzna ma te ołu, kobiety eły, prawda? I jeszcze. Tak. Tak, w liczbie mnogiej też będzie ę, nie ma tego on, to tylko dla mężczyzn zarezerwowane. Czyli mamy na przykład od czasownika krzyknąć było krzyknęła, czyli Adam wziął, bo to Adam, czyli trzecia osoba, prawda? A on Tak. wziął
Urlop. Urlop. Czy Anna też go Wzięła. wzięła? Wzięła. I mamy, zobaczcie, w czasie konferencji dyrektor co zrobił? On zjeł Ziemno. no. Ziewnął kilka razy. Gdy jego sekretarka to zauważyła, to też Ona zjewnała. ziewnęła. Ziewnęła. Bardzo dobrze, proszę pana, ziewnęła. O, właśnie, widzicie. Ziewanie jest zaraźliwe, prawda? Tak. Czy ktoś z was kiedyś co robił? Płynęł. Płynęli. Wy Jaka osoba płynęliście. tutaj jest? Jaka osoba? Mówimy, czy ktoś z was? Ktoś. Kto to? Это Ktoś. On они. Это они. i on. On. Он. Он. Jedna osoba chociażby, tak? Z tej grupy, Так, czyli z was. он. A, da. Czy ktoś Плыв. płynął? Плынал. Płynął. Przez on. Плынал. Pytanie jest. Państwo Wiśniewscy to jaka osoba? A to jest oni. Oni już co robili? Płynieli. Płynęli bardzo dobrze. Marek wyszedł i co zrobił? Trzesknął. Trzasknął. Trzasknął, no, Trzasknął. tak, bo to on jest zarezerwowany dla mężczyzn, drzwiami. A może to same drzwi? Co zrobiły? Trzesknął. Neli, Trzesknęło. trzasnęły. Pamiętamy, że e jest to e wyraźniejsze w liczbie mnogiej, bo mówimy te drzwi, prawda? Czyli one są tak jakby w liczbie mnogiej. Anna, co zrobiła? Mało. Kliknęła. Kliknęło. Tak, Kliknęło. kliknęła przed Kliknęło. ołtarzem. Obok niej Adam Kliknął. klęknął. Tutaj wyraźnie, w trzeciej osobie to wyraźnie słychać to o, prawda? Tak. Nawet nie zauważyłem, kiedy ty za Janem. Stanął leż. Stanąłeś, Stanąłaś. może być, stanąłeś Leż. albo stanęłaś. Tak, tutaj Stanąłeś. nie mamy określonej osoby. Da, Jak widzicie, stanąłeś za Janem. nie wiem tylko, kto jeszcze tam co zrobił. On. Stanął. Stanął. Bo jest Stanął. kto. Jeżeli kto, to tak jak męski rodzaj zawsze. Kto, ktoś. Gdybyśmy powiedzieli ta osoba, to musimy pamiętać, że osoba jest tak jakby słowem w formie rodzaju żeńskiego. Więc byłoby stanęła, prawda? Ale ktoś, nikt, to zawsze ma formę męską. Jan od dziecka co robił? Pragnął. Pragnął mieć akwarium. Jego obecna żona też tego Pragnęła. Mela. pragnęła, tak, bardzo ładnie pan też wymówił. I zobaczcie, kto przeczyta pierwsze zdanie? Kto spróbuje? Mama krzyknęła na dziecko, bo było niegrzeczne. Bardzo dobrze. Kto spróbuje drugie? Weronika zapięła szybko kurtkę i wybiega z domu. Bardzo dobrze. Kto próbuje dalej? Olek od zawsze pragnął mieć szybki samochód. Super. I widzicie, przestało wam się mylić. Na razie to liczba pojedyncza. Ok, kto dalej? Wojtek uknął w drugiej klasie na 2 lata. Utknął. Mamy kolejne słowo. Kto przeczyta piąte? Listonosza, Listonoszka, czyli to będzie forma żeńska, nie? to żeńska. Listonoszka,
Wetknęła list do drzwi. W drzwi. Wetknęła w drzwi, mówimy. Jak nie ma skrzynki, tak, to ma wetknęła. Kto próbuje dalej? Latem rok temu. A to będzie trudniejsze. Zobaczcie, tutaj powinno być małe T, ale mamy taką ogólną formę. Jeżeli robimy ogólną formę, mówimy jakąś wiadomość bezosobową, to będzie to miało na zakończenie ło, prawda? Utonęło. Tak, utonęło tutaj dużo ludzi. Utonęło tutaj dużo ludzi. O, właśnie. Tak jak w rodzaju nijakim, średni rod, prawda? Tak. Strażak wspina u się Nie, tam na nie ma drogę. ny. Tam nie ma ny, bo wspinał to będzie od innego czasownika, wspinać, od pary aspektów, tak? Zawieszenny i niezawieszenny wid. Na drabinę. Czyli wspiął się, wspiął się. Spiął się. Wspinał to też będzie czas przeszły, tylko nie będzie już od tego czasownika. Od podobnego, nie ten aspekt. Ok. Kto próbuje dalej? Krawcowa obcięła mity spódnie. Bardzo dobrze. Fryzjerka ścięła mi włosy na krótkie. Widzicie, w tym ćwiczeniu Ścięła. ścięła. Ale można by było i obcięła, tylko akurat tutaj mamy ściąć. Zwróćcie uwagę, tam na początku, jak zaczynaliśmy, podałam wam kilka czasowników, ale tu jest już kilka dalszych, kolejnych. Czyli to wcale nie jest taka mała grupa tych słów, prawda? Które kończą się na ą, na ąć. Wcale nie tak mało. Jak się tak człowiek zastanawia, to na poczekaniu jest trudno wymyśleć słowo tak na żądanie, na szybko, ale jest ich całkiem dużo. A to poćwiczyliśmy sobie robienie liczby pojedynczej. To teraz spróbujmy liczbę mnogą. Ja wiem, że to troszeczkę trudniej, ale pomaleńku. Skoro on zapiął, to oni Zapiali. zapieli. 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 My. Skoro ona wzięła, to my My. wzięli. Wzięły. Wzięli. Słuchajcie, tutaj nie mamy wytyczonego, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, ale jeszcze po tym wzięli, wzięły, musi być zakończenie. Nie zapominajcie. Wzięliśmy. Wzięliśmy. Wzięliśmy lub Wzięliśmy. wzięłyśmy, prawda? Tak. Zależy, kto powie, czy kobiety, czy grupa mieszana. Ty krzyknąłeś, ale one, i tu już mamy formę żeńską, co zrobiły? Krzyknął, Krzyknęły. krzyknęły. Pamiętajcie, że w liczbie mnogiej zawsze jest to e z ogonkiem, e z chwosticą. Słychać e, ale to e piszemy, tak? On obciął, ale wy Obcięliście. obcięliście, Obcięliście. a kobiety jakby powiedziały? Obcięłyście. No właśnie. Obcięłyście. Widzicie, czyli to ścieśmy niestety musi być na końcu, tak jak normalnie. Ja wetknąłem, ale my Wetknęły. wetknęły, Wyszmy. kobiety powiedzą, okej. A mężczyźni, jak pan tu próbuje? To jest my wytknęliśmy. Bardzo dobrze. Ja zamknęłam na przykład drzwi, ale my Zamknęłyśmy i Zamknę. zamknęliśmy. i super. Ty zagięłaś, one Zagięła. Zagięły. zagięły, tak. On zapiął, to oni. Zabieli. Tak. Ja zacząłem, to wy. Zaczęliście. Zacięłyście. Zaczęłyście. Zacięłyście. Trzeba Zaczęliście. pamiętać, słuchajcie, to ja wiem, że czas przeszły jest jednym, mówiłam, z najtrudniejszych, dlatego że dodajemy, tu zmieniamy, a tu dodajemy.
i zakończenia muszą być, trzeba o nich pamiętać. On zaciął się, na przykład przy goleniu, tak? One One zacięły zacięły się. się. O drzwiach możemy tak na przykład powiedzieć, bo mówimy te drzwi i powiemy zacięły się, tak? Nie chcą się otworzyć, zacięły się. Ona wycięła, my. My Wycięłyśmy, prawda? wycie łyżmy, tak. No właśnie. Tutaj już widzę, że dobrze zaczynacie kojarzyć, że musi być tak, że jest to e z ogonkiem w liczbie mnogiej zawsze. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby po prostu te zakończenia dodawać, bo jak się zastanawiacie, czy ma być en czy on, to potem zapominacie troszeczkę o tym zakończeniu. Okej. Słuchajcie, zadanie polega na tym, żeby określić, co to za forma, która osoba. Czyli na przykład ja mówię, kartka zagięła mi się w zeszycie. To jest kartka to ona, prawda? Czyli mamy trzecią osobę liczby pojedynczej. Rod Tak. i żeński mamy. Tak. Jeżeli powiem, zapiąłem guziki, która to osoba? Pierwsza osoba, liczba pojedyncza. I rodzaj Rodzaj żeński. Żeńskie. męskiej. Męski, No, ja tak tak. patrzę, czy pan się poprawi, czy nie, bo pan powtórzył tutaj po pani. Tak, Zdjąłem, pamiętacie, że powtórzył, mówimy tak. to a z ogonkiem jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn, pamiętajcie, w Tak, liczbie pojedynczej, tak. ale tylko za mężczyzn. No właśnie, drzwi się zacięły. Drzwi czy średni ród? Tak, tylko Nie. nie, One. przepraszam. Drzwi to są słowa tego typu, które nie mają jakby rodzaju. One. Mówimy, że one występują tylko w liczbie mnogiej, tak jakby słowa. My wiemy, że są jedne drzwi, prawda? Ale mówimy Tak. o nich nie ta drzwi, ani to, tylko mówimy te drzwi, czyli zawsze w liczbie mnogiej jakby. Czyli jeżeli mówimy te, to by trzeba powiedzieć one. Te drzwi. Pamiętacie, że jeżeli określamy coś pokazując palcem i mówimy te, to możemy tak zrobić o rodzaju niemęskoosobowym, bo o mężczyznach mówimy ci, ale o przedmiotach i o kobietach te. I to daje nam tak jakby liczbę mnogą. Ok, czyli te drzwi, no to one wyjdą nam tutaj, prawda? Ok, Tak. dziecko wygięło usta i tutaj mamy. Forma pojedyncza Ono. osoby. Nijakie, Osoba. rodzaj nijaki. Nijaki, Tutaj jest rodzaj wyraźnie, no nijaki. właśnie. I musimy pamiętać, że tego rodzaju nijakiego używamy w tych właśnie formach ogólnych. Na przykład tutaj utonęło, mówiliśmy, ileś tam osób. Tutaj zostało, czyli te ło nam jest tutaj takie charakterystyczne do form ogólnych. Fryzjerka ścięła włosy. Ona, On. liczba pojedyncza, rodzaj żeński. Tak. Zamknęły się za nimi. Zaknęli. Za nimi to... A to li... Nie zwracajmy uwagę za nimi, bo to już jest tak jakby druga połowa zdania, ale mówimy A zamknęły się. to... Zakryli. Rodzaj żeński, liczba... Liczba mnoga. Oj, nie, wy... Czyli one Pojedynczy. zamknęły, Da, tak, no, zamknęły. Bo one. te, na przykład drzwi zamknęły się, czyli one. Bo bach, dobrze, jak widzicie literkę EU, no to automatycznie żeński, prawda? Y czy I na końcu, no to wiemy, że mnoga. Zakrzyknęli głośno. To rodzaj męski, liczba mnoga. Oni. 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 Kot utknął w otworze rury. On, On, kot. Liczba pojedyncza. On. Oczywiście. I na koniec tego przygotowałam dla Was kilka takich powiedzeń, które można zrozumieć dwuznacznie. Nie wiem, czy słyszeliście takie określenia.
bo to są tak zwane ustojczywe wyrażenia albo frazeologizmy. Co to znaczy zagiąć parol? Zapomnieć parolę. Nie, no bo słowo parol pewno kojarzy Wam się raczej z hasłem, prawda? A No tutaj tak. zupełnie, owszem, to słowo parol jest odpowiednikiem hasła w innym znaczeniu słowa. Też czasami mówiło się jako słowo honoru ten parol, szlacheckie na przykład słowo honoru, parol dają, ale zagiąć parol oznacza po prostu, jakby tu powiedzieć, może ja taki przykład podam. Powiem, dwie koleżanki rozmawiają ze sobą i jedna mówi, słuchaj, Ania zagięła parol na Krzysia. Jak to zrozumieć? Nie wiem. Aha, widzi pan, dlatego ja powiedziałam, że nie... Zabiła pari, może, jak u nas. No, posporila. Nie wiem, bo nie znam ukraińskiego. Zaraz spróbujemy sobie to wytłumaczyć. Pamiętajmy, że właśnie tego typu wyrażeń, o których mówimy, nie tłumaczy się dokładnie, prawda? Bo każdy w swoim języku ma odpowiednik, ale tak nie przetłumaczymy. Czyli kobiecie podoba się jakiś mężczyzna i stara Tak. się go zdobyć za wszelką cenę, czyli zagięła na niego parol. Nie ma zamiaru odpuścić żadnej innej koleżance. Ona po prostu poluje na tego mężczyznę, tak? Ale zobaczcie, drugie powiedzenie. Mówimy zagiąć kogoś albo zagiąłem go. I to ma już zupełnie inne znaczenie. Kto spróbuje? Zagiałem, to mężczyzna. Nie, zagiąć to tak, a nie. Nie, nie, tutaj nie ma, tutaj nie ma znaczenia. Kobieta też może powiedzieć, zagięłam go. Kogoś, kogo to? A jak zagięłem? No właśnie, bo normalnie to powiemy zagiąć kartkę, róg książki i tak dalej, o przedmiotach. Ale zagiąć kogoś. Nie. A co trzeba zrobić? Tłumaczyć. A, tłumaczyć. Tłumaczyć. Jak to Kogoś. zrozumieć? Jeżeli usłyszymy coś takiego. Nie, nijak. Nijak. Słuchajcie, nawet jeżeli możemy wykorzystać taką sytuację, jesteśmy w pracy, rozmawiamy z kolegą z pracy i mówimy, wiesz, byłem na rozmowie z szefem, ale go zagiąłem. Czyli to moje było na górze, ja miałem rację i nie dałem się przegadać. Może też być taka sytuacja, że dyskutujemy z kimś na jakiś temat i mamy większą wiedzę, my więcej wiemy. I też możemy się komuś pochwalić, że wiesz, rozmawiałem na przykład z moim nauczycielem na temat historii, ale go zagiąłem. Czyli po prostu to ja byłam lepsza, ja byłem lepszy. No, типа переконала. Wziąć wierch, наверное, No, od nas. no, górą, ale tutaj właśnie, bo akurat to wyrażenie zagiąć kogoś, zagiąć go, jest często używane. A na przykład zamknąć na cztery spusty. Zakryć na cztery sposoby. Jest tak samo u was? Tak. No właśnie, się mówi, czyli dokładnie zamknąć, tak? Mamy. Ale używa się też takiego powiedzenia w mowie potocznej, na przykład zamknąć dziób. Zamknąć, nie? No, takie u nas jest. Zamknąć, jak? Dziób. Dziób. Klucz. Dziób, tak. Ja ostatnio gdzieś udostępniałam przedtem materiał. Słuchajcie, jest taki ciekawy cykl. Jak się nazywa ten blog? Już pomyślę. Nie z Polski na wynos, nie, tylko znam języki. Musiałabym poszukać, żeby dać wam namiary. Pan prowadzi lekcje polskiego, ale nie tylko dla obcokrajowców. Po prostu tłumaczy dziwne rzeczy.
I mówił, że w języku polskim występuje duże zezwierzęcenie, się śmiał. Że na przykład od ptaków mamy, że ktoś ma ptasi móżdżek, prawda? Czyli zamknąć dziób też jest. Że bardzo dużo takich właśnie powiedzeń jest i od ptaków, i od zwierząt. Zresztą w każdym języku, słuchajcie. Mamy pod numerem 5 wetknąć swoje 3 grosze. Lub 5 groszy. Sumuć, Nie, sumuć wstawić pas swoje lub 5 kopiejek. stawić Tak. pięć No kopiejek. właśnie, pamiętajcie, że nie tłumaczymy dokładnie, ale oczywiście wiem, że w waszych językach często jest bardzo podobne wyrażenie, czy prawie takie samo. Czyli swoje 3 grosze to dosłownie jest, prawda, że dodajemy coś od siebie, tak? Jakiejś dyskusji, rozmowie. Tak. A wetknąć palce między drzwi. Wstawić palce między drzwi. Czyli nic fajnego. Tak. Walnąć pięścią w stół. A, udarzyć tej pieternioj o stół, tak, kulakom, da? Tak, walnąć pięścią w stół. A dokładnie jest takie powiedzenie polskie, które mówi: uderz w stół, a nożyce się odezwą. Bo zabrzęczą, tak? I słuchajcie, śmieszne, ale takie trochę brzydkie powiedzenie: kopnąć w kalendarz. Jest coś takiego w waszym języku? Nie to, u nas nie to. Pnąć w kalendarz. Właśnie. No właśnie, słuchajcie, Pnąć. ale czasownik kopnąć to rozumiemy. To nogą pnąć. Nogą kopnąć. Pnąć No po i prostu. słuchajcie, gdybyśmy popatrzyli tak dosłownie, czyli ten toczny pierwot zrozdzielali, tak? Zrobili, pomyślelibyśmy, że kopnęliśmy po prostu przedmiot, który nazywa się kalendarz, tak? Ale wyobraźcie sobie, że na przykład na ulicy widzicie dwóch starszych panów, którzy ze sobą rozmawiają. I oni mówią tak: wiesz, byłem wczoraj na cmentarzu, czytałem ogłoszenia, tak? To rozumiemy. Tak. I no wiesz, nasz kolega Jurek kopnął w kalendarz. Kolega Jurek umarł, da? Umarł, tak. Taka Umarł. śmieszne, dlatego powiedziałam, że trochę śmieszne, trochę głupie powiedzenie, ale dużo Polaków z tego korzysta i mówi, że no wiesz, mój sąsiad, czasem mówią, mój sąsiad się przekręcił, czyli jak to mówią, przeszedł na drugą stronę, przekręcił się, albo po prostu kopnął w kalendarz. У нас тоже склеил ласты. Ну, ни о чем. Как тут про календарь, так и у нас про ласты. Не, ну копнуть в календарь, это все уже, его календарь закончился. No, właśnie mówię, to są różne te, prawda, historyczne jakieś tam Tak. tego, ale my w każdym języku, no, to są różne słowa. No Jedne da. mamy podobne powiedzenia, Nie jedne kopnąć. nie. Wziąć byka za rogi. No u nas także. No, czyli Wziąć mamy tego. problem, prawda, czyli musimy się z Tak. nim zmierzyć. Rąbnąć prosto z mostu. A jak переводится A, no roubnąć? właśnie. Prygnąć. Ja chciałam zauważyć taką rzecz, że kiedy używamy w tych wyrażeniach takich frazeologicznych, tych nieprzetłumaczalnych, tych słów z tym ąć na końcu, to zobaczcie, że one nie mają takiego znaczenia, jak my mówimy normalnie w rozmowie. One mają takie przenośne, metaforyczne znaczenie, prawda? Tak. Rąbnąć. Ja mogę rąbnąć pięścią w stół, tak jak tu było mówione. Walnąć, rąbnąć. Uderzam w stół. Słowo rąbnąć ma kilka zdarzeń. To jest takie bardziej z dialektu, z gwary, że coś ukraść. Czyli na przykład pani jedna powie: rąbnęli mi wczoraj portfel albo torebkę. Ale rąbnąć prosto z mostu. Nie wiem dlaczego, to nie znam tego po prostu historii tego powiedzenia. To znaczy powiedzieć to samo, co powiedzieć prawdę prosto w oczy. Rąbnąć prosto z mostu. A, to сказать правду в глаза. Tak.
Да, рубить правду матку. Ну да, правду в глаза ровно, значит просто. Ну видите, Но если... Czasami czegoś się doszukamy podobnego, nie? No Tak, da, tak. da. Tak. No ale oczywiście też mają kilka synonimów, tak jak powiedzieliśmy, powiedzieć prawdę w oczy, czyli też skazać prawdę w głaza, tak? Rąbnąć prosto z mostu, co tam jeszcze? Akurat teraz mi się nie kojarzy, ale zobacz, następne. Wyciąć numer. No właśnie. Można komuś wyciąć numer. Mówimy, Wyciągnąć. zostałam wezwana do szkoły, ale syn mi wyciął numer. A, wykinął numer. A, No, tylko wyciął. Tutaj akurat, teoretycznie także, da. bo raczej A. słowo ciąć, wyciąć, to nam się kojarzy z nożyczkami, prawda? Wyciąć. Tak. Ale wyciąć komuś numer, to po prostu stworzyć jakiś problem, dziwną sytuację. Tak jak powiemy o dziecku, no, wezwano nas do szkoły, bo syn wyciął pewien numer, tak? Tak. Dobrze będzie wyciąć numer kompnąć w kalendarz. To taka śmieszna historia kiedyś było i tak. Wiesz, dziadek wyciął nam wszystkim numer. A co się stało? Kopnął w kalendarz i nikomu nic nie zapisał, nie było testamentu. Tak? Słuchajcie, no taka jest prawda, no kiedy obcujecie tutaj w Polsce z różnymi ludźmi, to częściej na pewno używacie takiego podstawowego, potocznego języka, czyli tej rozgovornej rzeczy w pracy na co dzień, z sąsiadami czy w sklepie, niż tego oficjalnego, prawda? No oczywiście, musicie znać zwroty, jeżeli idziecie do urzędu na przykład coś załatwić, trzeba wiedzieć, umieć przeczytać. Ale to jest tak, jak my tu się zawsze śmiejemy, że ja co jakiś czas tłumaczę takie powiedzenia z pracy. Jak to pani pytała, że szefowa mu co jakiś czas powtarza, no jak się pytamy, czy dobrze żeśmy pracę zrobili, a szefowa mówi, no dupy nie urywa, nie? No. Mówią. No i słuchajcie, no Polacy bardzo lubią powiedzenia z tym słowem dupa za przeproszeniem. Lubią też zamiast tego słowa mówić cztery litery, dosłownie, bo mówimy siadaj na dupie za przeproszeniem, ale mówimy też siadaj na czterech literach, tak? Oznacza trochę w formie grzeczniejszej, tak. Ale oczywiście samo słowo na d nie jest wulgaryzmem, no, słowo potoczne. Ale na przykład mamy słowa, które powstają od takich słów i w ogóle nie są brzydkimi słowami, jakbyśmy tak powiedzieli. Bo jeżeli ktoś wam powie, no, się roześmieje i powie, no, mieszkam na Zadupiu. Czyli tam, gdzie ciężko dojechać, prawda? Mały ruch, gdzieś daleko za miastem mieszka, mówię, na Zadupiu. Jest No, Zadupiu, no często. za No właśnie, dupę. co jakiś czas tłumaczę takie słowa. I zawsze mi się śmiać chce, słuchajcie, bo w zeszłym tygodniu była taka sytuacja. Jedna pani na zajęciach zapytała, co to są bombałki albo bombasy. I ja mówię, przepraszam, czy może pani jeszcze raz powtórzyć? No i dopiero słuchajcie, pani mówi tak, no bo to tak, dziecko ze szkoły, dziecko ma 8 czy tam 9 lat, przyniosło takie słowo. I ja już mówię, może jakiś tam żargon, dialekt młodzieżowy. Sami wiecie, że nowe słowa często powstają, nawet tylko w jakiejś grupie, prawda? Może być to jakieś hasło, słowo tylko znane dla jednej klasy czy grupy dzieci. Ale ona mówi, no. Ale oni się śmieli, że on ma coś tam z bombasem. No i dopiero potem, jak zaczęłam analizować i myśleć, to się okazało, co my mamy z bombasem. Czapkę. Czapkę z bombasem, czyli z pomponem. Pomponem. Tak, ale to słowo używa się wtedy, słuchajcie, w pewnych rejonach po prostu, czy tam grupach. Dlatego nie musi być dla nas koniecznie zaraz zrozumiałe. Ale jak zaczęłam szukać,
w internecie wpisywać jakieś tam hasła i szukać, to wyobraźcie sobie, że wyskoczyło mi też, że w ten sposób bombałki, bombasy, to młodzież w wieku takim 13 lat mówi o kobiecych piersiach, no. No więc żeśmy stwierdzili, że chyba dziecko za małe na takie, więc chyba chodziło o ten pompon. I ja mówię, a może tam mają w grupie gdzieś jakieś cheerleaderki, jakieś dziewczyny, co też po prostu kibicują, tak? I też coś mówiły i chodziło o te pompony. Trudno powiedzieć wam, powiem. No właśnie, zależy w jakim towarzystwie się obracamy, naprawdę. No. Także, jak widzicie, czasem tak bywa, że no trudno się zrozumieć, ale to nic przerażającego. Pamiętajcie, że są regiony Polski, gdzie spotka się Polak z Polakiem i się nie może dogadać. I ja już nie mówię o różnicy pokoleń, że my się nie możemy z dziećmi podogadać, tylko w ogóle, że z regionami. A kiedybyście posłuchali, jak będziecie mieli jakąś opcję, możliwość. Zresztą włączymy sobie potem jeszcze na historii któregoś dnia język kaszubski czy śląski na chwilę. No to jest zupełnie inny język. Polski dialekt. Ale jak Ślązak zacznie mówić typowo po śląsku z tym akcentem, to połowa Polski go nie zrozumie. A już kaszubski to jest zupełnie inny język. Ale każdy region walczy o zachowanie jakiejś swojej historii, tradycji, prawda? No niestety, kochani, jutro się nie spotykamy, bo jutro jest to Boże Ciało. Tak. Czyli zapraszam Was na za tydzień. Dobrze. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Dziękuję. troszkę Wam rozjaśniło w głowach z tym czasownikiem, bo Tak. faktycznie, kiedy robiliśmy w tydzień wcześniej to ćwiczenie, to był problem, prawda? A myślę, że tutaj już jako jakieś prawiła, zasady sobie troszeczkę zaczęliśmy wyrabiać. Tak. Pamiętamy, że Dziękuję. a z ogonkiem to tylko dla mężczyzn. Do zobaczenia, dobranoc. Do zobaczenia. Do Dziękuję, zobaczenia. do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Miłego wieczora. Nawzajem.